Rydzyk wzywa do modlitwy. To spadło tak nagle. We wtorek, 5 marca, media obiegła smutna informacja o śmierci profesor Elżbiety Starosławskiej, wieloletniej dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Zareagował na nią m.in. dyrektor Radia Maryja, Tadeusz Rydzyk. Wiadomość o odejściu Starosławskiej przekazał marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Wczoraj, 4 marca, odeszła profesor doktor habilitowany N.Med. Elżbieta Starosławska, wybitny lekarz-onkolog, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Święty Jana z Dukli w Lublinie, COZL, w latach 2006-2016 oraz 2019-2024, napisał na Facebooku. Lublin. Zmarła profesor Elżbieta Starosławska, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Marszałek przypomniał, że marzeniem profesor Starosławskiej było utworzenie pełnoprofilowego ośrodka, w którym chorzy mają zapewnioną profesjonalną opiekę oraz leczenie. To marzenie się ziściło. Dzięki zaangażowaniu i determinacji profesor Starosławska zbudowała zespół znakomitych specjalistów. Wysokospecjalistyczny COZL jest dziś placówką osiągającą światowe wyniki w leczeniu klinicznym, napisał. W godzinach nocnych odeszła do wieczności profesor Elżbieta Starosławska, twórca potęgi Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Święty Jana z Dukli. Człowiek o potężnym sercu i miłości dla bliźniego. To ogromna strata dla Lublina, Lubelszczyzny i całej Polski, napisał na platformie X, dawniej Twitter, poseł PiS, były szef MEN Przemysław Czarnek. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Bogu za dar jej życia i prosimy, by Bóg, który jest dobry, przyjął ją do chwały nieba, podała na Facebooku parafia świętego brata Alberta w Lublinie prowadzona przez ojców Bernardynów. Rydzyk prosi o modlitwę. Obojętnie obok smutnej informacji nie przeszedł Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja wezwał na antenie toruńskiej rozgłośni do modlitwy. Nieoficjalnie wiadomo, że duchowny w przeszłości miał się leczyć w lubelskiej placówce. W ostatnim czasie przebywa w niej walczący z chorobą nowotworową Zbigniew Ziobro. Człowiek niezwykle oddany Panu Bogu i ludziom, niezwykle. Bardzo wielu ludzi uratowała razem ze swoją załogą wspaniałą. Także bardzo proszę o modlitwę. No szkoda mi, to spadło tak nagle, powiedział Rydzyk o zmarłej lekarce. Wiem, że bardzo wielu ludziom pomogła, tam przyjmowali, w tym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, na leczenie bardzo często takie dochodzone ambulatoryjne, ale też wielu ludzi tam leżało, było. No klinika najnowocześniejsza. Miała plany jeszcze większe, jak ratować dzieci, młodzież, innych. Współpraca z przeróżnymi ośrodkami w Polsce i świecie, stwierdził redemptorysta.